Jesteśmy na trasie do Parku Narodowego Carnarvon, który słynie z tego, że jest tam wielki, wielki kanion i dużo zieleni, masa roślinności. Ale jak widzicie, tutaj jeszcze cały czas pustkowie i przeważa kolor żółty i brązowy. Mówią o tym parku, że to jest taki klejnot tutaj schowany wśród pustkowia. Sprawdzimy. Dojechaliśmy, od razu widać zmianę, od razu palmy, jest dużo więcej zieleni i pięknie. Dziś, jako że jest dość późno już, robimy tylko krótszą trasę 6-kilometrową na punkt widokowy. Mamy nadzieję, tam dojdziemy na Magic Hour, żeby zrobić jakieś ładne zdjęcia, ujęcia. A jutro z samego rana ruszamy główną trasą i to jest ponad 20 km tam i z powrotem. Więc dużo łażenia jutro, ale też dużo przyrody, no i przepiękne widoki. Także działamy. Dotarliśmy do punktu kulminacyjnego naszego dzisiejszego krótkiego spaceru. Widok za mną jest wspaniały. Jest to ogromny kanion, dlatego pozwoliliśmy sobie go roboczo nazwać Wielkim Kanionem Australijskim, mimo że taka nazwa oficjalnie nie funkcjonuje. Miejscowi to miejsce nazywają Dachem Queensland i wcale się nie dziwimy. Klify, które za nami widzicie, są to klify z piaskowca i mają nawet do 200 metrów wysokości. I wzdłuż tych klifów jutro będziemy szli około 10 km w tamtą stronę cały czas. Wąwozem, cały czas kanionem, będzie naprawdę wspaniale. Nasz bardzo rozsądny plan zakłada, że biegniemy, bardzo szybko idziemy do końca tej trasy. A później wracając odwiedzamy kolejne ciekawe miejsca. Ale po drodze już tyle się dzieje, że może to nie być takie proste i będzie dużo przystanków. Ale mimo wszystko staramy się wykonać plan. Kangur nam ucieka. No i od razu na wstępie. Kangur, duży, szary, jeden z większych, jakie dotychczas widzieliśmy, dlatego robimy z tego aferę. Pięknie, są widoki, urwiska, dzipaków nie ma. Był, Marszowi się wydawało. No i dotarliśmy do końca naszego szlaku. Zrobiliśmy sobie tutaj małą przerwę na mały posiłek i napoje i oczywiście zleciały się sroki i kruki, czekając w okolicy na kawałek chleba. Teraz będziemy wracać po drodze, będziemy odwiedzać wszystkie ciekawe, znaczone miejsca. Pierwszy na liście od razu jest kanion Buinda, na który ja najbardziej czekałem osobiście. I jesteśmy przy wejściu i robi super wrażenie. Jest bardzo zimno, wieje wiatr, ale właśnie ten wiatr tu rzeźbi tą skałę i jest niesamowicie. Idziemy takim wąskim przesmykiem. Zresztą zaraz zobaczycie sami. Jest fantastycznie.
kanionem już dość sporo. Ciągnie się przez około 2 km, cały czas tak meandruje bardzo fajnie i wiecie, to uczucie, że chce się zobaczyć, co jest dalej, co jest za zakrętem, dalej, dalej. Na pewno sami tak macie, jak gdzieś jedziecie, że jeszcze się chce więcej zobaczyć, jeszcze coś. Ale czas nagli, więc powoli wracamy do głównego szlaku, bo przed nami kolejny wspaniały przystanek, także w drogę. Kolejne miejsce to jaskinia katedralna. Znajdują się na niej malunki, te, które widzicie za mną. Część z nich datuje się na 4000 lat i powstały one zazwyczaj podczas ceremonii pogrzebowych. I kolejny przystanek to Galeria Sztuki. Te bumerangi nie wracały. Widzimy, że niedawno miał miejsce wielki pożar, bo na całym odcinku tego szlaku widzimy przypalone drzewa, właśnie tak jak to. Niektóre z nich są powalone, ale większość z nich stoi. Palmy całkiem nieźle się trzymają. Udało się zobaczyć, Magda zobaczyła zaraz przy drodze kolczatkę, czyli jedno ze zwierząt, które mamy na naszej liście długich, typowych zwierząt australijskich, które bardzo chcemy zobaczyć. Przepiękna, fajnie chodząca, chodziła, szukała tutaj pożywienia. My staraliśmy się jej nie przeszkadzać bardzo, więc żeby się nie bała. No jesteśmy oboje podekscytowani bardzo i bardzo zadowoleni. Odbiliśmy na amfiteatr, kolejny przystanek po drodze. Zaraz będziemy wchodzić do środka, nie wiemy czego się tam spodziewać. A tutaj jest narysowane, jak powstało to miejsce i zostało wyżłobione przez spływającą wodę. A tam na fantom. Nie Jak widzieliście, weszliśmy przez taką bardzo wąską szczelinę i znaleźliśmy się tak jakby na dnie olbrzymiej naturalnej studni. Jest po prostu gigantyczna echo w środku. Na zewnątrz jeszcze trwa dzień i jest bardzo słonecznie, na górze widać jak to światło mocno uderza, a tutaj jest prawie ciemno i bardzo zimno. Jest naprawdę gigantyczne, niesamowite wrażenie i fantastyczne miejsce.
strzec dziobaka. Przechodząc, zobaczyliśmy jakiś ruch. Zatrzymaliśmy się i był nawet może dwa. Kolejne zwierzę odhaczone. Wam, że dziobak strasznie płochliwy, bez teleskopu w ogóle nie ma co podchodzić, ale udało się spełnić jedno z w ogóle założeń wyprawy i jedno z moich marzeń, czyli zobaczyć dziobaka na dziko. Na filmach, z tego co widzieliśmy, nie widać go jakoś super dobrze, ale w naturze też go super dobrze nie widać. On pływa po powierzchni, nurkuje co chwila, żeby zdobyć pożywienie, a jak tylko usłyszy jakiś dźwięk, jakieś zagrożenie, to znika i przez parę minut go dosłownie nie widać, więc trzeba się przyczaić i cierpliwie czekać. No, ale udało się zobaczyć jednego. Także jesteśmy przeszczęśliwi, ja jestem przeszczęśliwy i Magda też zadowolona. I szybko zasuwamy na ostatni punkt, czyli na Moss Garden, czyli mchowy ogród. Jest już, nie wiem, 3 minuty do zachodu słońca. Może zdążymy, zobaczymy. I tradycyjnie będziemy jako ostatni wychodzić. Ale fajnie, humory jest, dopisują. Tak, i to jest dobry moment, ponieważ widzimy, że dużo zwierząt wychodzi. Słyszymy, ptaki się uaktywniły, więcej widzimy kangurów i wallaby. No i widzieliśmy dziobaka. Więc dobry moment. Tutaj to człowiek się czuje, jakby miał zaraz jakiś dinozaur wyskoczyć z jakiegoś za zakrętu. Gigantyczne paprocie, piękne mchy, wodospad jak widzicie. Jest taki super klimat, już się robi ciemno, więc jest tak mrocznie i po prostu totalnie jak w jakimś parku jurajskim. Świetny klimat. Wracamy już na parking, przed nami jeszcze 3 km, także pewnie już wrócimy po zmroku, więc kilka słów na podsumowanie. Nam się bardzo podobało, to był fascynujący dzień, zobaczyliśmy masę rzeczy, wszystko co chcieliśmy z miejsc i zwierzęta, więc przewspaniale. Kończymy ten odcinek, w następnym widzimy się już na wybrzeżu, więc znowu będzie pięknie. Do zobaczenia, pa! Jak słyszycie, jest fantastyczna cisza, na tyle, że słyszę muchę, która lata wokół mnie, to oznacza, że czas na prysznic. Cholerna mucha.